Bardzo trudny i wyrównany mecz, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Taka duża dyscyplina, bym powiedział, taktyczna dwóch drużyn i takie szachy piłkarskie. I tak to wyglądało do przerwy, gdzie praktycznie żaden zespół nie miał takiej prawdziwej, stuprocentowej sytuacji i wynik bezramkowy. Natomiast po przerwie wiadomo będzie, że trzeba zaryzykować. I to było zarówno drużyna Świtu, jak i my. Chcieliśmy zdobyć bramkę. Pierwsi zdobyli to goście po bardzo ładnym dośrodkowaniu i tutaj strzale napastnika głową. Także nie ustrzegliśmy się tego błędu i po prostu przegrywaliśmy. Dążyliśmy do wyrównania i tutaj chciałem podziękować chłopakom, że wiara to, że można z liderem, że można z zespołem, który nie przegrał meczu i nie przegrał dzisiaj również, natomiast jeżeli się nie da wygrać, to można go zremisować i dążyliśmy do tego remisu i się udało, także szanujemy ten punkt, bo każdy punkt jest dopisany do tabeli i w tej sytuacji, jakiej jesteśmy, po prostu czułamy każdy punkt i go szanujemy. Mecz wydaje mi się, że dość zacięty. Na pewno się spodziewaliśmy się tego, że broń będzie chciała dobrze zareagować po takiej porażce. Spodziewaliśmy się, że będą walczyć, zwłaszcza, że mecz odbywał się u siebie. Na pewno byliśmy nastawieni na ciężkie spotkanie, takie było. Trochę może zabrakło konkretów z naszej strony, sytuacji może nie było wiele, ale takie mecze też się zdarzają. Udało nam się strzelić bramkę. No i troszeczkę może szczęścia przy bramce przeciwnika, ale trzeba oddać broni, że walczyła do końca, walczyła zacięcie i mimo wszystko szanujemy ten punkt, bo w ogólnym rozrachunku może mieć znaczenie. Także tyle, jeśli chodzi o naszą ocenę. Może troszkę poniżej naszych oczekiwań, jesteśmy troszkę może nie smutni, troszkę rozczarowani tym, że nie udało nam się dowieść do końca, zwłaszcza, że potem od razu po sytuacji, kiedy broń strzeliła bramkę, mieliśmy znowu sytuację, bardzo dobrą sytuację, tu mogliśmy też się pokusić o bramkę, ale się nie udało, takie mecze też gdzieś, sytuacje nie każda będzie wpadać, nie każda 100% sytuacja zamieniana jest na bramkę.